Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda zawetował powrót pigułki dzień po bez recepty. Inflacja w marcu wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym. Dzisiaj Wielki Piątek. Kościół katolicki wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, która wprowadza możliwość zakupu tzw. pigułki dzień po bez recepty. Ustawa miała na celu przywrócenie dostępu do tzw. antykoncepcji awaryjnej bez konsultacji z lekarzem dla osób od 15 roku życia. Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony, leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. Zapoznawał się pan prezydent ze stanowiskami również ekspertów. One tutaj też w części są podzielone, w szczególności co do działania wobec osób poniżej 18 roku życia, dlatego że już w samych specyfikacji tych leków jasno jest wskazane, że grupa, na której tego typu leki, które w stosunku do osób, które z tych leków korzystały, jest bardzo mała. Jeden i 1,9% tyle wyniosła inflacja w marcu w ujęciu rocznym. Przekazał Główny Urząd Statystyczny. Jest to najniższy wzrost cen od 5 lat. Cieszymy się, Rada Polityki Pieniężnej się cieszy, gdyż ten odczyt w mojej ocenie jest potwierdzeniem słuszności, trafności naszej dotychczasowej polityki pieniężnej. No i mamy inflację najniższą od lat 5. Rok temu odczyt na koniec lutego najwyższy 18,4 punktu procentowego. No był takim bardzo wysokim odczytem, powodował dyskomfort wielu uczestników życia gospodarczego, nas wszystkich, członków Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie, bo my jesteśmy za inflację odpowiedzialni w pierwszym rzędzie. No i cóż, dzisiaj to jest bardzo dobra wiadomość. Znaleźliśmy się w celu. Jesteśmy bliżej dolnego pasma odchyleń od celu niż górnego. No tylko się cieszyć. To jest wspaniały prezent na święta wielkanocne. Dzisiaj Wielki Piątek. W ten dzień Kościół katolicki wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. To czas refleksji i zadumy, w którym wiernych obowiązuje ścisły post. Cała nasza uwaga w dniu dzisiejszym koncentruje się na krzyżu. To jest nasze klęknięcie przed tą wielką tajemnicą, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że nie bał się oddać swojego życia z miłości do nas i dzisiaj adorujemy przede wszystkim krzyż. Nawet sam fakt, że w całym Kościele nie sprawuje się mszy świętej, jedynie w czasie nabożeństwa Męki Pańskiej, w czasie nabożeństwa adoracji krzyża, będzie okazja przyjąć Komunię Świętą, ale ją konsekrowaliśmy w Wielki Czwartek, w czasie Wieczerzy Pańskiej. Dlatego
Dzisiaj stajemy przed krzyżem, przed nim klękamy i to jest najcenniejsza i najpiękniejsza tajemnica dla nas wszystkich. Czego powinniśmy sobie życzyć teraz, w czasie naszych świąt? Myślę, że to jest oczywiste. Po prostu wiary. Wiary, że Chrystus oddał swoje życie za nas i zmartwychwstał. Że nie pozostajemy w śmierci i że życie ma sens. I gdy człowiek to odkrywa, to staje się po prostu szczęśliwy. Nie boi się niczego. Nie boi się tego, że może być fałszywie oskarżony, że może też cierpieć, że przychodzi mu też starzeć się, czy też nawet i umrzeć. Człowiek ma wtedy ogromną wiarę, siłę w to, żeby wszelkie przeciwności swojego życia przezwyciężać. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego, a my widzimy się o godzinie 16:00.